Subskrybuj kanał MPIC GO i poznaj świat najlepszych produkcji audio. MPIC GO zaprasza do wysłuchania książki Małgorzaty Starosty, zatytułowanej Wesela nie będzie. Czyta Anna Ryźlak. Edyta nie lubiła pożegnań, dlatego też ze wszystkich sił starała się ich unikać. Jakoś tak bliżej jej było do Anglików, którzy elegancko i z klasą stawiali nogę za progiem i tyle ich widzieli. Niestety tym razem po angielsku się nie dało. Komitet pożegnalny ustawił się w zdyscyplinowanym szeregu i gołym okiem było widać, że bez wzruszeń się nie obejdzie. No trudno. Co zrobić? Trzeba zamknąć przeszłość w szkatułce i ruszyć z kopyta ku nowemu. Tylko czym było to nowe? Powrót do rodziców brzmiał jak wielki krok wstecz. Motyle w brzuchu, budzące się przy Andrzeju, też nie były całkiem nieznane. A może zamieszka w Stanicy z babcią i Henrykiem, albo kupi sobie coś w Augustowie ze sprzedaży mieszkania we Wrocławiu, powinno starczyć. I co z tym Andrzejem? Już prawie udało im się przebić tę niewidzialną ścianę przemilczeń. Przyznali się w końcu do swoich wzajemnych szczenięcych uczuć. Tyle, że przecież ona wciąż jest mężatką, formalnie przynajmniej, a Jędrek zaręczony z piękną Marleną, której choćby nie wiem co, jak próbować, i tak nie da się nie lubić. Dobra. Koniec z tym. Po kolei i od początku. Kiedy wszystkie walizki stały już przy drzwiach, Edyta rozejrzała się po pokoju. Poczuła déjà vu, które to wrażenie na chwilę ścisnęło ją za gardło. Nie żegnam się. Jadę na chwilę, zaraz wracam, pomyślała. Podniosła głowę wysoko, wypięła pierś i ruszyła ku komitetowi. Nie byle jakiemu zresztą komitetowi, gdyż na niewielkiej przestrzeni oddzielającej kuchnię od salonu coraz bardziej niecierpliwie tłoczyli się mama, tata, Martyna, Asia i babcia z Henrykiem. No, jesteś wreszcie. Babcia nawet nie próbowała kryć uczuć, które z wielkim prawdopodobieństwem dzieliła z pozostałymi członkami rodziny. Ile się można szykować do wyjazdu? Rogaliki już wystygły. Edzia, nie jedź! Martyna rzuciła się na siostrę i uścisnęła ją całą siłą swojego nastoletniego ciała. Zostań z nami! Nie chcemy, żebyś znowu nas zostawiała! No co ty, Kozo, ja was wcale nie zostawiam. Jadę i zaraz wracam, przecież wiesz. Ostatnio też tak mówiłaś: jadę, skończę studia i wracam, i nie wróciłaś. Wrócę. Tym razem na pewno już nic mnie w tym Wrocławiu nie trzyma. Tylko błagam cię, dziecko, w nic się nie wplątuj. Wyszeptał jej do ucha Henryk, drugi mąż babci posiadający tajemnicze koneksje w świecie najprawdziwszej agentury. A przynajmniej się postaraj. Czekamy tu na ciebie. Jasne, obiecuję. Edyta pocałowała go w opalony policzek. Raz, dwa i jestem tu z wami. Obiecanki, cacanki, a głupiemu radość. Mruknęła pod nosem babcia i oczywiście miała rację, jak zawsze. Starszy sierżant Michał Bączek, duma i chluba Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, przeżywał swoje pięć minut, które zwiastowały zasłużony awans. Rozwiązanie sprawy pruskich bab, który to kryptonim roboczy usankcjonował nadkomisarz Kazimierz Wilczyński, stało się głośne na całą Polskę, a postawa sierżanta Bączka wskazywana była jako modelowa przy wyjaśnianiu zagadkowych zbrodni. Wyłącznie wrodzona skromność i brak kompleksów pozwalały mu przemierzać korytarze komendy z tym samym spokojem, który towarzyszył mu zanim został polskim Holdenem Fordem. A może woda sodowa nie uderzyła mu do głowy, w głównej mierze dlatego, że zdawał sobie sprawę, iż swój wielki sukces zawdzięczał szczęściu i pomyślnym zbiegom okoliczności. Oczywiście nigdy w życiu, zgodnie ze złożoną przysięgą, nie użyłby tego wyrażenia, ale tak właśnie było. No, Michaś, zasiądź sobie, zaczął bez ogródek wilczyński, kiedy starszy sierżant Bączek przekroczył progi jego gabinetu. A wansik się szykuje, co? Skoro tak mówisz, Kaziu, to pewnie tak jest. No nie bądź już taki skromny. Komendant odebrał właśnie nagrodę od prezydenta. Nie w dmuchał ten twój sukces. Obaj dobrze wiemy, że to chyba nie do końca mój sukces. Oj tam, oj tam. Twój nie twój. A kto by tam sprawdzał? Sprawę rozwiązałeś. Mafię zamknąłeś, zagadkę pruskich bab rozpracowałeś i nawet motyw LGBT był. Sukces jak nic. A o udziale Grabskiego nikt wiedzieć nie musi. Zakończył niemal czytając w myślach podwładnego. Ty milczysz, to i ja milczę. Amen. W pacierzu. Czyli co? Dobrze jest, Kazik? Bardzo dobrze, Michałek. Zuch chłopak. Zuch chłopak, czyli starszy sierżant Wączek, aczkolwiek zuchem czuł się nieszczególnie, udał się do swojego gabinetu, w którym przez następne dwa tygodnie miał przebywać sam, ze względu na planowaną nieobecność młodszego aspiranta Krzysztofa Balińskiego, swojego partnera i druha, który właśnie odbywał szczęśliwe wakacje z rodziną w Bułgarii. Po spektakularnym sukcesie należał mu się odpoczynek, a na miejscu i tak za dużo roboty raczej nie będzie, przynajmniej taką mieli nadzieję. Edyta zapakowała walizki do bagażnika, wciąż usiłując przełknąć wielką gulę w gardle. Płakać jej się chciało, chwilami wręcz było jej niedobrze. Trzeba być silną, powtarzała sobie, to tylko na chwilę. Wsiadła do samochodu, mając niejasne przeczucie, że zostawia za sobą coś niezakończonego. Trudno. Skończy potem. Teraz chce jej się płakać, żygać, wyć, znowu żygać. Czuła się jakby miała potwornego kaca, a przecież od kilku dni nawet nie zamoczyła ust w alkoholu. Miała wrażenie, że żołądek podchodzi jej do gardła. Zatem najchętniej wyskoczyłaby z tego samochodu i zabarykadowała się w domu, w którym czuła się bezpieczna jak nigdzie indziej na świecie tak podpowiadało jej serce rozum natomiast coraz wyraźniej krzyczał rozwód musisz się rozwieść z tą ofiarą losu i raz na zawsze uwolnić od kochanej mamusi Surym i chociaż Edytka od zawsze była neurotycznym wrażliwcem podążającym za głosem serca od czasu do czasu miewała przebłyski racjonalności zacisnęła więc zęby uruchomiła silnik i ruszyła nie oglądając się za siebie na wysokości Łomży z rozczuleniem pomyślała o skansenie kurpiowskim w Nowogrodzie, ale udało jej się zapanować nad impulsem, który kazał zawrócić do tego magicznego miejsca. Chwilę po tym, jak minęła Zambrów, zadzwonił telefon. Wyświetlił się tylko numer, więc nie wiedziała, z kim będzie rozmawiać, ani nie spodziewała się, co ją czeka. – Edytka, czy ty sobie jaja jakieś robisz ze mnie? W samochodzie rozległ się donośny i raczej nieszczególnie zadowolony damski głos. Patinka? A cześć! Czemu jaja? Nic nie wiem, siedziałam trzy tygodnie w Augustowie i byłam grzeczna jak nigdy. Toż właśnie ja się ciebie pytam, co tu się wyprawia? Karolek mi smęci, że go uparcie ignorujesz, a on się ciebie boi. No więc co to za historia? Patinka, a właściwie patrycja, chociaż nikt tak do niej nie mówił, wliczając w to prezydenta Malborka, który całkiem niedawno wręczał jej klucze do miasta, była właścicielką wydawnictwa patinka. Dla którego Edyta wykonywała tłumaczenia i korekty. Prywatnie uważała się także za jedną z jej najbliższych przyjaciółek. O rany, kochana, dużo masz czasu, bo to chwilę zajmie odparła Edytka, zerkając na nawigację, która pokazywała, że ma do celu, a tym samym na rozmowy około 4,5 godziny. Na śmierć zapomniałam o tym Karolku faktycznie do mnie pisał, a pisał Pisał i to ze trzydzieści razy. Ty wiesz dobrze, że on się despotycznych kobiet bardzo boi i jeszcze gotów się w sobie zamknąć. A gdzie ja znajdę drugiego takiego redaktora? Malborg to nie Warszawa. Pomijam już fakt, że twoje spóźnienie oznacza obsuwy na dalszych etapach, a jeśli Karolek nie zrobi redakcji na czas, to się nie wyrobimy. Wiem, kochana, bardzo cię przepraszam. Jak dojadę do Wrocławia, to zaraz się tym zajmę, obiecuję. Jutro wyślę te brakujące rozdziały, choćbym miała pracować całą noc. Doskonale. Apology accepted. A teraz chcę wszystko usłyszeć. Karolina coś mi tam napomknęła, ale chciałam dowiedzieć się z pierwszej ręki. Wiem tylko, że ulkę ktoś zamordował. I bardzo dobrze. Nie znosiła mi. Nie wiem, co ty w tej dziewusze widziałaś. Mam nadzieję, że teraz już ci klapki z oczu opadły. Teraz to mi wszystko opadło. Ciśnienie też na szczęście. Opowiedzenie historii, w której permanentnie plątał się osobisty mąż Edyty, Rafał Surym, a wydarzenia sprzed pięćdziesięciu lat z tła historii urastały do rangi motywu morderstwa Urszuli Wierszyckiej, zajęło ponad dwie godziny. Pod Skierniewicami udało się Edycie nawet rozprostować nogi ze względu na ogromny korek powstały po wypadku. Na wysokości łodzi, Patinka znała już całą historię, jak również szczegółowe omówienie drzewa genealogicznego rodzin dębińskich, wojnarskich i prusków. Ty wiesz, że to się na książkę nadaje? Takich durnot to chyba nikt normalny by nie wymyślił, skwitowała w końcu. Czyli jedziesz się rozwieść i co? Wracasz potem do Augustowa? Taki jest plan. Nie wiem jeszcze, gdzie będę mieszkać, ale we Wrocławiu nie zostanę na pewno. No i bardzo dobrze. Jak ja tego twojego Rafałka nie lubię. Gdyby ci jakieś problemy robił, to od razu wal do mnie jak w dym. Mam świetnego prawnika od rozwodów. Okiem nie mrugniesz, a wszystko ci załatwi. Alimenty też. Z torbami nie pójdziesz. Za straty moralne ci się należą. Matinka wiedziała, co mówi. Niemal dwadzieścia lat starsza od Edytki, doświadczona i mądra mądrością życiową jak mało kto, miała w swoim życiorysie już trzy śluby, w tym jeden w Las Vegas, dwa rozwody, w tym jeden bardzo ciężki i całe mnóstwo przeżyć, na których podstawie można by nakręcić porządną amerykańską telenowelę. Aktualnie była szczęśliwą żoną i matką dwóch córek, które charakterami w niczym nie ustępowały rodzicielce. Jak mamy jeszcze trochę czasu, to teraz ty musisz posłuchać o moich problemach. Zażądała właściwie patinka. Ja mam jeszcze z dwie godziny lekko, odpowiedziała Edytka tonem delikatnie przygnębionym, spoglądając na nawigację. A ty nie byłaś teraz na wczasach? No właśnie byłam i stąd mój problem. Waćpanna się zakochała. Znowu zdziwiła się Edyta. To już Amerykanin jest pase? No znowu, znowu. Ja nie wiem, co tam mojemu dziecku w głowie siedzi. Nigdzie z nią jechać nie mogę, bo potem umiera z miłości. Znowu do szkoły chodzić nie może. Cierpi na weltschmerz. O rany, brzmi poważnie, a kto tym razem wykonuje robotę Lotty? No i tu jest właśnie problem. Edzia, ty mi musisz pomóc. Weź z nią porozmawiaj, bo ona dzisiaj hidżaby przymierzała. W Arabie egipskim się zakochała. Żartujesz. Gówno wcale nie żartuje. Janek już szuka po rynkach azjatyckich nikabów, bo waćpanna sobie na urodziny zażyczyła. Córka ninja. Wyobrażasz to sobie? W ogóle. Zaśmiała się Edyta. Naprawdę chce nosić hijab? Waćpanna? Toż to śmieszne jest. Ale, Patinko, na całe szczęście w naszym kraju na konwersję dziecka ty musisz się zgodzić. Więc nie masz czym się przejmować. No chyba, że chcesz się zgodzić. W życiu ja mojego dziecka tym mizoginom nie oddam przenigdy. No to się nie przejmuj. Minie jej. Ty nigdy nie miałaś siedemnastu lat? Raz. Bardzo dawno temu. Ale nigdy nie chciałam dla jakiegoś faceta zakrywać swoich włosów chustką wyciętą z szaty pogrzebowej. A fajny chociaż ten arab? Fajny, nawet bardzo. Taki cute face. Wać na go walcem rozjedzie i jeszcze on w hijabie będzie zasuwać. Chochoł też go kocha, ale Chochoł kocha wszystkich, którzy są w stanie jej słuchać i się przy tym nie irytować. Zagadała go niemal na śmierć. Miłość wielka tam zaistniała między dwudziestojednoletnim Arabem i moją pięcioletnią chochlicą. A właśnie, przypomniała sobie patinka. Zapomniała o jeszcze jednej rzeczy. Tak a propos miłości i ślubów. Ty pamiętasz, że ja muszę zorganizować wieczór panieński dla Magdusi? O cholerka, zapomniałam. Masz już pomysł? Zatroskała się Edyta. Pomysł jest, tylko jeszcze terminu nie ustaliłam. Masz jakieś plany za trzy tygodnie? Jak na razie, to mam plany na najbliższe trzy godziny, a potem oddaję się w ręce losu. No to za trzy tygodnie. Napiszę do ciebie jeszcze, jak ustale zresztą. Jedź spokojnie i wysyłaj Karolkowi to tłumaczenie, bo dłużej jego jęczenia nie zniosę, i zadzwonić do panny. Bardzo ci proszę, niech no ona się trochę ogarnie. Zadzwonię. W zasadzie zaraz to zrobię. Mam dużo czasu i chętnie go czymś zajmę. Od rozmyślania o swoich sprawach jest mi już niedobrze. Niedobrze? A może ty się zatrułaś? Patince odezwał się instynkt macierzyński. Edyta doskonale wiedziała, że się nie zatruła, bo z jedzeniem ostatnio też była nieco na bakier. Wydarzenia minionych tygodni przyniosły efekt lepszy od niej jednej diety i nawet talia zaczęła odzyskiwać utraconą smukłość. Zakończywszy rozmowę z patinką, zadzwoniła dować panny, którą z wzajemnością uwielbiała, wać panna o swojej miłości opowiadała z egzaltacją możliwą wyłącznie u siedemnastolatki, co Edyta przyjmowała ze zrozumieniem, doskonale pamiętając własne nastoletnie miłości, które za każdym razem miały być epickie oraz aż po grób. I oczywiście kończyły się równie gwałtownie jak wybuchały, zastąpione przez kolejnego tego jedynego. Sprawa z egipskim Arabem była bardzo świeża. Młodzi zaledwie kilka dni wcześniej spacerowali po molo u wybrzeża Morza Czerwonego, trzymając się za ręce w blasku zachodzącego słońca, zatem, co stwierdziła Edyta słuchając zwierzeń waćpanny, jedynie upływ czasu może tu cokolwiek naprawić. Pocieszyła nieszczęśliwą do imentu dziewczynę i obiecała rychłe odwiedziny, gdy tylko rozprawi się z osobistymi problemami. Waćpanna zaś obiecała trzymać się dzielnie i odłożyć temat hidżabu na bok, bo przecież do szkoły w katolickim kraju w charakterze zakutanej ninja nie pójdzie. Droga do Piotrkowa Trybunalskiego upłynęła dość szybko. W radiu nadawali interesującą audycję, więc Edyta mogła zająć swój niespokojny umysł aktywnym słuchaniem. Dzięki temu mdłości nieco osłabły, choć od czasu do czasu dawały o sobie znać. Po zjechaniu na autostradową obwodnicę wrocławia Poczuła chwilowy przypływ paniki. Od blisko trzech tygodni nie kontaktowała się z Rafałem, nie myślała o nim w kontekście innym niż jako uwikłaną w kryminalną historię ofiarę losu. Nie zdążyła też przygotować się na to spotkanie. Cieszyło ją bardzo, że ustami starszego sierżanta Bączka zażądał rozwodu, ułatwiając jej podjęcie od dawna odkładanej decyzji. Zbliżając się do osiedla, na którym jej rodzice kupili dla nich mieszkanie w prezencie ślubnym, zaczęła mocno się zastanawiać nad tym, jak ma z nim rozmawiać. I czy w ogóle ma z nim rozmawiać, a może potraktować go tak, jak na to zasłużył, spakować mu walizki, wystawić je na klatkę i zmienić zamki. Samochodu Rafałka nie było na parkingu, co w zasadzie nie powinno jej dziwić. W końcu był dowodem rzeczowym w sprawie o morderstwo. Z duszą na ramieniu, Edyta weszła na pierwsze piętro po schodach. Wstrzymując oddech, przekręciła klucz w zamku i otworzyła drzwi na oścież, jakby się spodziewała, że za nimi czyha na nią jakieś nieokreślone niebezpieczeństwo. Nic, cisza. W mieszkaniu było pusto, nie licząc mebli i rozłożonych gdzie gdzieniegdzie książek. W ogóle nie było śladu życia. Zamknęła za sobą drzwi, zdjęła buty i weszła w głąb salonu. Wszystkie rzeczy leżały niemal tak, jak je zostawiła, z wyjątkiem koca i poduszek na kanapie. Te ewidentnie były używane. W sypialni nic nie ruszone. Piżama leżała na łóżku, a wokół niego mnóstwo książek porzuconych w nieładzie trzy tygodnie wcześniej, a jednak coś było inaczej. Otworzyła drzwi szafy należącej do Rafała. Pusto przeszła do łazienki, jego przybory toaletowe zniknęły. Nie mogąc uwierzyć w swoje szczęście, zajrzała w każdy kąt ani śladu faceta. Poczuła tak wielką i niewysłowioną ulgę, że nogi się pod nią ugięły. Nie ma go! Nie musi patrzeć w te zdradzieckie oczy. Przy dobrych wiatrach spotkają się raz na sali sądowej i nigdy już nie będzie musiała mieć z nim nic do czynienia. Zrobiła sobie herbatę, rozłożyła laptopa i rzuciła się w wir pracy, czując się w obowiązku, by dotrzymać słowa danego patince. Niedobrze było jej już tylko troszkę. Bączek. Wydarł się Wilczyński na samym środku korytarza Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu. Natychmiast do mnie, ale galopem. I kawę przynieś. Starszy sierżant Bączek szóstym zmysłem wyczuł, że nie na pogaduchy szef go wzywa. Zaparzył więc termos kawy i pomknął niczym gazela po afrykańskim stepie. Stało się coś? Zapytał ni to zaczepnie, ni obronnie. Siadaj, synu. Nastojąco rozmawiać nie będziemy. Jeszcze się nie stało, ale się stanie. Ustawę o policji znasz? Znam. Artykuł 52 drugi znajomy ci jest? Ostatnio się z nim fraternizowałem. Jakbyś sobie jeszcze 50 a przeczytał, to byśmy byli w tym samym miejscu. Bączek w lot pojął, że Wilczyński oczekuje od niego natychmiastowego uzupełnienia wiedzy. Wygooglował zatem szybko rzeczony artykuł i przeczytał go z uwagą. No i zapytał nadkomisarz z uśmiechem monalizy: Coś ci gdzieś dzwoni? Kazik. Czy ja myślę to, co ty chcesz, żebym ja myślał? Jeśli myślisz, że komendant główny wystąpił do inspektora nadzoru wewnętrznego z wnioskiem o mianowanie ciebie na młodszego oficera, to dobrze myślisz. Przy okazji, Grabski dołożył swoje pięć groszy ministrowi, i rzutem na taśmę ja też lecę w górę. Dobra robota, Michaś. Trzeba by chyba tym pruskim jakoś osobiście podziękować. Co? Do Augustowa chcesz z kwiatami jechać? Trochę daleko. Rozum ci odjęł. Do jakiego Augustowa? Zaprosimy je na mianowanie do Warszawy. W połowie drogi akurat. A ta młodsza Prusko, ta od Suryma, to już nawet na miejscu u nas jest. Więc można by ją na jakąś wystrzałową kawę zaprosić. To co? Zaprosisz? Bączek zgodził się zaprosić, chociaż postać edyty prusko jawiła się w jego oczach niczym strzyga, która do końca życia będzie go nawiedzała w snach. Z jakiegoś powodu na mur beton połączył ją w myślach z upiorną panią Surym i za nic nie potrafił wyobrazić jej sobie inaczej. Otrząsnął się dramatycznie i odmaszerował, zostawiając szefa uśmiechającego się do filiżanki z kawą. Wrócił do swojego tymczasowo jednoosobowego królestwa i usiadł w fotelu. Tego nie spodziewał się na pewno. Podkomisarz? Jak to brzmi? Poważnie, dostojnie, dystyngowanie. Podkomisarz Michał Bączek, do jasnej Anielki. Chyba faktycznie musi te prusko na kawę zaprosić. Wyszperał numer telefonu, który komisarz Andrzej Lewczyński z augustowskiej policji przekazał mu na wszelki wypadek i wziąwszy trzy głębokie wdechy, zadzwonił. Miał nadzieję, że jej nie obudzi. W końcu nie wszyscy zaczynają dzień o siódmej rano a telefon od policji mógłby wzbudzić niepotrzebny niepokój. Edyta pracowała jak natchniona. O trzeciej w nocy wysłała wszystkie przetłumaczone rozdziały do Karolka, dołączając uprzejmy list z przeprosinami. Liczyła na to, że utalentowany redaktor chociaż trochę przestanie się jej bać i zacznie ją traktować bardziej jak współpracownicę, a nie świętą krowę ze stajni szefowej, czy raczej z obory, skoro krowę. To. Tak czy siak w żadnym wypadku nie miała zamiaru być traktowana wyjątkowo tylko dlatego, że znała Patinkę od lat i przyjaźniły się prywatnie. W wydawnictwie była wyłącznie magister edytą Prusko, tłumaczem i korektorem odpowiadającym przed szefową na równi z innymi. Po wysłaniu ukończonego tłumaczenia poczuła przypływ adrenaliny. Rozpierała ją energia. Spać całkowicie jej się odechciało. Zajęła się rozpakowaniem walizki, wstawieniem prania, a nawet posprzątała łazienkę. Kiedy układała ubrania w szafie osieroconej przez Rafałka, kątem oka zarejestrowała wschód słońca. Dochodziła szósta, czyli można było zacząć nowy dzień. Zaparzyła sobie dzbanek kawy, włączyła radio i zaczęła przeglądać internetowe wydania gazet. Przebiegła wzrokiem przez najważniejsze nagłówki, pobieżnie przeczytała dwa artykuły dotyczące kultury i stwierdziwszy, że nic jej nie interesuje, zajęła się spisywaniem listy zakupów. Ze zdziwieniem odnotowała bulgotanie w brzuchu i powracające uczucie mdłości, zachciało jej się kanapki z pomidorem, jaką zwykle robiła babcia, posypanej drobno posiekanym szczypiorkiem. Czując nadchodzący ślinotok Wzięła ostatni łyk czarnej jak smoła kawy i sprintem niemal pognała do osiedlowego sklepiku. W drodze powrotnej spotkała Pimpusia, wyprowadzającego na spacer panią Helenę Ilnicką, sąsiadkę z drugiego piętra, która wyściskała Edytkę niemal jak marnotrawną córkę, nie kryjąc wcale swojej dezaprobaty dla jej matrymonialnych wyborów. Edytko, co też ci do głowy strzeliło, żeby się z takim przestępczym typem związać, Toż to najgorszy sort, pani Helenko, a która z nas w życiu błędów nie popełniła? Odparła filozoficznie Edyta, ale już może pani przestać się martwić. Rozwodzę się z nim. Tyle to i ja sama zrozumiałam po tym, jak tu wóz przeprowadzkowy stał pół dnia. Bałam się, że to ty się wyprowadzasz, ale potem zobaczyłam tego przestępcę z zabandażowaną głową i mi ulżyło. A, to widziała go pani. Ja, mówiąc szczerze, zostałam zaskoczona opuszczonym mieszkaniem, ale płakać nie zamierzam. No tego jeszcze by brakowało. Cieszyć się trzeba, tylko patrzeć, jak nam tu TVN -y przyjadą kręcić programy o morderstwach. Dobrze, że już wróciłaś, bo strach było na dwór wychodzić. Nie ma co się bać, policja prężnie działa. Sama pani widzi, jak szybko się z problemem uporali. Pssy! obruszyła się pani Helena. Też mi policja! Ja im na widelcu wszystko podałam, a oni i tak po swojemu. Ten sierżant bączek nawet nie taki najgorszy, ale żeby on jakiś geniusz był, to chyba nie. A jak zadzwoniłam zapytać, czy sprawcę ujęli, to dumny jak paw był. A czyja to zasługa? No, moja. Od początku im mówiłam przecież, że tu jakieś mafijne porachunki miejsce miały. Edyta, czując, że pani Ilnicka dopiero się rozkręca i gotowa jest zatrzymać ją na dłużej, zaczęła nerwowo zastanawiać się nad drogą ucieczki. Opatrzność jednak musiała nad nią czuwać, gdyż telefon w torebce rozdzwonił się na dobre. Wygrzebawszy go z czeluści skórzanego szopera, odebrała połączenie przychodzące z nieznanego Wrocławskiego numeru. Edyta Prusko, słucham. Dzień dobry, pani Edyto. Z tej strony starszy sierżant Bączek. – A dzień dobry, panie sierżancie. Może pan nie uwierzy, ale właśnie o panu rozmawiałam z panią Ilnicką. Radość Edyty była doskonale słyszalna. – Serio? Po tonie głosu policjanta dziewczyna poznała, że musiał zdrowo zgrzytnąć zębami. – To proszę ją pozdrowić serdecznie. Albo nie serdecznie, po prostu pozdrowić. Ma pani chwilkę? – Proszę mi dać sekundę. Edyta zakryła mikrofon w telefonie. – Pani Helenko, muszę lecieć, sprawy wzywają. Machnęła głową sąsiadce i rozpoczęła szybki marsz w kierunku domu. Już jestem do pana dyspozycji. Panie Edyto, po pierwsze, chciałbym bardzo serdecznie pani podziękować. Pani i panu Henrykowi, oczywiście. Dzięki państwa pomocy moja kariera nabrała tempa. Przed chwilą mój zwierzchnik poinformował mnie, że dostanę kopa w górę od samego ministra. Moje gratulacje, ucieszyła się Edyta. Czyli doczekał się pan zasłużonego awansu. I nie przesadzajmy z tą pomocą. Może Henryczek rzeczywiście, ale on jest, wie pan, jak James Bond. Ja co najwyżej wystąpiłam w charakterze żony podejrzanego, łamane przez krewnej ofiary. Ależ proszę nie być taka skromna, panie Edyto. Gdyby nie pani, to pewnie dalej szukalibyśmy mafii w życiorysie pani Wierszyckiej. Ale mniejsza z tym. Chciałbym zaproponować pani kawę. Da się pani zaprosić? Dała się zaprosić i to z prawdziwą radością. Chciała wreszcie poznać tego przemiłego policjanta, o którym zarówno Jędrek, jak i Henryk wypowiadali się w samych superlatywach. A poza tym musiała uzupełnić trochę ubytki w znajomych. W jednej chwili straciła kuzynkę i męża, a reszta przyjaciół i koleżanek rozsiana była po Polsce. Nie licząc pani Helenki, we Wrocławiu Edyta nie miała już właściwie z kim pójść na kawę, więc propozycja bączka wydała jej się nader interesująca. Umówili się więc na bliżej nieokreślone niebawem i rozłączyli w całkiem przyjemnych nastrojach, doskonale korespondujących z budzącą się do życia wiosną. Dosłownie sekundę później Edyta odebrała wiadomość od Patinki. Dzięki za tekst. Karolek w niebo wzięty. Panieński, przyspieszamy. Szykuj się na weekend. Zapakuj buty w góry. Zadzwonię wieczorem. Teraz jestem na konferencji. Całuski. Buty w góry? Odbiło je już całkiem? Zastanawiała się na głos Edyta. Zaczęła odpisywać, kiedy telefon znowu zabrzęczał. Miśka, hej! Przywitała przyjaciółkę. No hej! Siedzisz czy leżysz? Stoję na schodach. Usiłuję wejść do mieszkania z ciężkimi zakupami. To właśnie, ja poczekam. Możesz mnie wsadzić do kieszeni, tylko się nie rozłączaj. Edytka wsadziła zatem smartfon do kieszeni i zakończyła peregrynację w górę schodów. Udało jej się otworzyć drzwi jedną ręką, w drugiej trzymała płócienną siatkę z zakupami, pomiędzy którymi znajdowały się jajka. Na szczęście obyło się bez ofiar. Wszystkie skorupki bez żadnych pęknięć trafiły do lodówki. – Jestem już! – wysapała do telefonu, utrudzona skłonami i przysiadami wykonywanymi pomiędzy torbą a lodówką. Ale siedzisz czy leżysz, bo jak siedzisz, to może się połóż. Mam niusy. Siedzę. Jest mi bardzo wygodnie. Skończ mi z tym suspensem i gadaj po ludzku. Jędrek rozstał się z Marleną, obwieściła Karolina tonem wyrażającym co najmniej wielkie zadowolenie. Co? Chyba nie przeze mnie. Nie bądź głupia, oczywiście, że nie przez ciebie. W zasadzie to źle to powiedziałam powinno być Marlena puściła Andrzeja w trąbę i przeprowadza się do Szczecina. To może jednak się położę. Dokładnie tak zrobiła. Dlaczego do Szczecina? Aż takiej zaszedł za skórę, że musi od niego uciec na drugi koniec Polski? Dostała propozycję pracy w straży granicznej w Szczecinie. I od razu ją przyjęła, a Jędrek nie zamierza się przeprowadzać. Dobrze mu tu gdzie jest, więc musieli się rozstać. No i co? Cieszysz się? Za kogo ty mnie masz, że myślisz, że się cieszę z cudzego nieszczęścia? Weź mi tu nie zgrywaj, matki Teresy. No powiedz, cieszysz się? Trochę się cieszę, przyznała Edyta, mając ochotę skakać ze szczęścia. Bardzo dobrze. Tak też myślałam. Waldi powiedział, żeby ci nie mówić, ale musiałam. Zrobię was chrzestnymi bliźniaków. I tak bym was zrobiła, ale teraz to nawet nie będę musiała Marlenie niczego tłumaczyć. Miśka, a czy ty, aby nie rozpędziłaś się za bardzo? No i co z tego, że się rozstał z Marleną? Jakoś nie zauważyłam, żeby pałał do mnie gorącą namiętnością. Nie dość, że durna, to ślepa. On po prostu jest porządnym facetem, a nie jakimś żłobem, podpowiedziała uprzejmie Edyta, przypominając sobie rozmowę z młodszą siostrą. Chciałam powiedzieć łajzą, ale żłob też pasuje, gramatycznie nawet lepiej. No więc nie jest żłobem, nie fruwa z kwiatka na kwiatek i na pewno nie zdradziłby Marleny. A teraz problem sam się rozwiązał. Dzięki ci, panie Boże, za placówkę w Szczecinie. Przecież lubisz Marlenę, ciebie lubię bardziej. No tak, ma to sens. Zgodziła się Edyta. Z faktami się nie dyskutuje. To teraz tylko ja muszę się rozwieść z Łajzą, sprzedać mieszkanie i mogę buchać płomienną miłością do Twojego brata. Może być? Brzmi jak plan. To na razie. Pa. Od natłoku emocji, Edyta znów poczuła zawroty głowy i mdłości. Przypomniało jej się, że przecież nie zdążyła w końcu zjeść śniadania. Zabrała się więc za szykowanie kanapek. Jak zwykle, przy wykonywaniu czynności innej niż praca zawodowa, puściła myśli swobodnym strumieniem. No tak. Łatwo powiedzieć rozwieść się. Plan jest dobry, gorzej z wykonaniem. Od czego tu zacząć? Chyba trzeba poczekać na telefon od patinki, w końcu sama zaproponowała pomoc. No i jest, jak mnie nie patrzeć, specjalistką od rozwodów, a przynajmniej ma u nich największą wiedzę spośród wszystkich jej znajomych. Tak rozmyślając, Edyta zjadła kanapki, które obok babcinych nawet nie leżały. Jak to jest, że wszystko, co robi babcia, nawet jeśli jest to tylko pokrojony pomidor, smakuje inaczej. Zaspokoiwszy głód, poczuła się tak zmęczona, że zasnęła dosłownie w chwili, w której ułożyła się wygodnie na kanapie. Obudził ją dzwonek telefonu. Na wyświetlaczu widać było zdjęcie uśmiechniętej patinki. O, hej, kochana, przepraszam, zasnęła mi właśnie się budzę. No, dzwonię i dzwonię, to już chyba czwarty raz. Myślałam, że coś ci się stało. Nie, w porządku. Nie spałam całą noc i wreszcie mnie zmogło. A ty już po konferencji? A idź do diabła z taką konferencją. Banda ważniaków w granatowych garniturach, a każdy tylko łypie, jak tu człowieka oszukać. Patinka w zasadzie tylko tak mówiła. Wcale nie przeszkadzało jej bycie jedyną kobietą w tym męskim, hermetycznym świecie. Wyobrażam sobie, dlatego nigdy nie jeżdżę na tego typu eventy. No i właśnie to się zmieni. Od tej pory ciebie będę wysyłać i Karolka. Ja już za stara na to jestem. Proszę cię, nie żartuj tak nawet. Nie jedna dwudziestolatka ma przy tobie kompleksy. No i co z tym panieńskim? Zapytała Edyta, przypomniawszy sobie, w jakiej sprawie miały się właściwie kontaktować. Bo jakieś tajemnicze wiadomości mi wysłałaś. A no właśnie. Słuchaj, po rozmowach z dziewczynami oraz Magdusią wymyśliłam, że pojedziemy na weekend w góry. Poszwędamy się, pooddychamy świeżym powietrzem. Z nas takie panny, jak z koziej dupy trąba. Więc latanie w świecących opaskach i z penisami na patyku po klubach średnio nas chyba interesuje? Mnie nawet jeszcze mniej. No właśnie, doskonale. Więc pakuj manatki. Widzimy się na dworcu głównym w sobotę o 5.45 rano. Jedziemy na podbój szklarskiej poręby. Z Malborka przyjedziesz do Wrocławia na piątą rano? zapytała z niedowierzaniem Edyta. Coś ty. Przyjadę dzień wcześniej. Akurat mam sprawę z jednym autorem do załatwienia, więc pasuje mi idealnie. Magdusia i reszta dziewczyn też będą wcześniej. Załatwimy sobie jakiś hostel niedaleko dworca. No, to trzymaj się. Do zobaczenia za jaki dzisiaj dzień? Środa. To za dwa dni. I dzięki, że pogadałaś zwać panną chyba trochę się wyprostowała. Cała przyjemność po mojej stronie. Mądre masz dziecko. No jasne. Pa, środa. Czyli ma dwa dni na zrobienie czegoś. Tylko czego? Kupi prezent dla Magdusi. Może rozejrzy się za pośrednikiem nieruchomości, żeby wystawić mieszkanie na sprzedaż. Wypadałoby też zainteresować się procedurami rozwodowymi, ale to jutro. Dzisiaj nie ma na nic siły. Położy się do łóżka jak człowiek i odeśpi wszystkie wrażenia ostatnich dni. A poza tym i tak jest już późno, więc nie ma co zaczynać z czymś nowym. Jutro. Nazajutrz problem z rozwodowymi procedurami rozwiązał się niejako sam. Edyta odebrała doręczone do rąk własnych pismo, którego nadawcą był Sąd Okręgowy we Wrocławiu, XIII Wydział Cywilny, Rodzinny. Odpis pozwu złożonego przez Rafała Suryma stanowił, iż wnosi on o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie. W zasadzie to łaski żadnej nie robił, pomyślała Edyta. Sam siebie jako winnego nie wskaże. Bardzo dobrze, doskonale. Wszystko zaczęło się układać. Teraz tylko czekać na wyznaczenie terminu rozprawy i reszta pójdzie już z górki. Czy to w przypływie emocji, czy też od nagle wykonanego skłonu w celu podniesienia paprocha z dywanu, Edycie zakręciło się w głowie i musiała na chwilę usiąść. Niedobrze, bardzo niedobrze, czyżby rzeczywiście coś mi się przyplątało? Zatroskała się. Pod wpływem jakiegoś impulsu odpaliła aplikację mobilną przychodni, w której wykupiła za bajońską sumę prywatny pakiet medyczny i wyszukała pierwszy wolny termin do lekarza. Doktor był dostępny już za godzinę. Potwierdziła szybko wybór i pobiegła się ubrać. Raz, dwa, załatwi sprawę i po kłopocie. Po powrocie od lekarza, który zlecił jej wykonanie mnóstwa badań, Edyta zamówiła pizzę, przeczytała kilka stron znakomicie zapowiadającej się powieści i położyła się wcześnie spać. Następnego dnia musiała bowiem zjawić się w laboratorium medycznym i poddać zabiegowi pobrania pięciu fiolek krwi. Na szczęście nie należała do osób szczególnie wrażliwych i procedurę przetrwała bez żadnego problemu. Przemknęło jej przez myśl pytanie, dlaczego musi badać poziom wszystkich znanych nauce przeciwciał. Ale pielęgniarka z pewnością nie znała na nie odpowiedzi. Wykończona wizytą u wampira w białym kitlu, wróciła do domu po drodze robiąc drobne zakupy, i zajęła się pakowaniem na weekend. Myśl o spędzeniu kilku dni w towarzystwie przyjaciółek, w dodatku z dala od źle kojarzącego się jej mieszkania dodała Edycie nowej energii. Wesela nie będzie, oznajmiła Magdusia, kiedy wraz z patinką wylądowały na kanapie Edyty w piątkowy wieczór. Robiąc jej niespodziankę, ja z tym człowiekiem nie będę rozmawiać. Co się stało? Jak to nie będzie? Zapytała zdezorientowana i zaskoczona Edyta. Nic się nie stało. Magdusia przesadza, odparła Patinka ze stoickim spokojem. Pokłócili się i od razu dramat. Wcale nie. Pan szanowny, wielki gospodarz zrobił mi awanturę, że cifa nie kupiłam. Że, przepraszam, czego nie zrobiłaś? Wyrwało się Edycie nieco niegrzecznie. Nie byłam łaskawa nabyć zapasu środka do czyszczenia łazienki. Ani też nie poprosiłam szanownego narzeczonego o jego nabycie drogą kupna. A bez tego nie da się żyć? Czy jak? Drążyła Edyta, niezupełnie rozumiejąc powagę sytuacji. I przez CIF wesela nie będzie? To ja wam pomogę kupić zapas na rok. Tylko błagam, nie odwołujcie całej uroczystości. Daj spokój, Edzia. Patinka machnęła ręką. Oni są jak dzieci i nie wiadomo, które gorsze. Próbowałam tłumaczyć i jednemu, i drugiemu, żeby przestali się na siebie denerwować, bo to w niczym nie pomaga, ale jak grochem o ścianę. To może Bożydar przestałby na mnie krzyczeć i wtedy wszystko będzie w porządku. Cały dzień sprzątam, haruję, robię zakupy, akurat o Sifie zapomniałam, a on od pół roku nie potrafi naprawić odpływu w brodziku. Pan inżynier od siedmiu boleści. To ja za takiego męża dziękuję bardzo. Ale ty wiesz, kochana, że my jutro jedziemy świętować Twój Panieński? I jakby naturalnie kolejnym krokiem za trzy tygodnie jest ślub. Upewniła się Edyta tylko trochę złośliwie. Magdusia wiedziała, dlaczegoż by miała nie wiedzieć. Cieszyła się nawet bardzo na myśl o spędzeniu weekendu w towarzystwie swoich najbliższych przyjaciółek, z którymi spotykała się stanowczo za rzadko. Kwestia naturalnego następstwa w postaci ślubu aktualnie interesowała ją tyle, co wyprawa na Kilimandżaro, a przy jej lęku wysokości to mówiło samo za siebie. Niech sobie będzie. Jak szanowny narzeczony mnie przeprosi, to może wrócimy do tematu. A twój szanowny małżonek wychodne ma? Patinka za późno się zorientowała, jaki kierunek nagle przybrała rozmowa i nie zdążyła powstrzymać siostry. Mleko się rozlało. Permanentne wychodne. Jak wolisz. Wczoraj dostałam pozew rozwodowy, więc mamy podwójną okazję do świętowania. Potrójną? Wtrąciła Patinka, nie dając Magdusi możliwości wyrażenia zdziwienia. Andzia się rozwiodła wreszcie. No co ty? Edyta zdążyła się zdziwić, nawet całkiem głośno. Już po wszystkim? No już, już. Zajęło to marne trzy lata, ale bardzo dobrze, uważam. Z tym jej kubusiem to nie wszystko w porządku było. Świr jak nic. A Rafałek też świr? Zapytała Magdusia, kiedy wreszcie udało jej się włączyć do rozmowy. Nic nie mówiłaś. Nie miałam czasu. Wszystko się tak szybko zadziało. On świr może nie taki jak Kubuś. Krzyżem w kościele nie leży, ale za to zdrajca. Podła, zdradliwa łajza. A to ci dopiero. Magdusia kiwała głową. Szkoda trochę. Nawet go lubiłam. Wcale nie szkoda. Ja tam nigdy go nie lubiłam. Powiedziała bezceremonialnie Patinka, rozlewając wino do trzech kieliszków. Bardzo się cieszę, że się od niego uwolniłaś i proponuję wypicie z tej okazji toastu. Wiecie co? Odezwała się Magdusia w zamyśleniu. Ja nie wiem, czy ten mój ślub to taki dobry pomysł, skoro wszyscy dookoła się rozwodzą. A co ty się martwisz, Magdusia? Edytka stuknęła swoim kieliszkiem o kieliszek trzymany przez Patinkę. Najwyżej zatrzymamy dekoracje ślubne na imprezę rozwodową. I też będzie fajnie. A Dagmarka i Agunia wciąż trwają w szczęśliwych stadłach? Agunia niezmiennie zakochana, Dagmarka odżywa u boku nowego księcia z bajki. Jest nadzieja! Roześmiała się Patinka. Poza tym, dla pocieszenia, powiem Wam, że drugi rozwód jest o niebo łatwiejszy i załatwia się go z zamkniętymi oczami. Błagam cię, siostro, tylko nie pisz tego na kartce z życzeniami dla nowożeńców. Powiedziała Magdusia, zanim zdążyła sobie przypomnieć, że przecież wesela nie będzie. Wieczór zakończyły w radosnym nastroju, w czym z całą pewnością dosyć efektywnie pomogły dwie butelki czerwonego wina. Płobudka o godzinie 4:30 przypomniała Edycie wielką sobotę i wywołała tęsknotę za babcią i za pachnącymi maślanymi rogalikami, które ta potrafiła wyczarować o czwartej rano. Niestety tym razem musiała obejść się bez rogalików. Za to walczyła z pulsującym bólem głowy i narastającymi mdłościami. Ubrała się w pośpiechu, chwyciła spakowany dzień wcześniej plecak i aparat fotograficzny, po czym pobiegła do samochodu. Wbrew potocznej opinii, bywają takie momenty, kiedy ruch we Wrocławiu jest mały albo nawet żaden. Szczęśliwym trafem godzina piąta rano w sobotę zaliczała się do tych wyjątkowych chwil, dzięki czemu Edyta dojechała z całkiem sporym zapasem czasu. Parking podziemny odnowionego dworca głównego przyprawił ją o delikatną klaustrofobię, która jednak natychmiast ustąpiła miejsca wrażeniu, jakie przepiękna budowla robiła na każdym, bez wyjątku. Wiadomo było, że dziewczyny, jako że z hostelu do dworca musiały przejść tylko jedną ulicę, zjawią się w ostatniej chwili. Zatem Edyta mogła oddać się zwiedzaniu odnowionej hali zaprojektowanej przez Wilhelma Grapowa. Przygotowując się do roli przewodnika po Wrocławiu, pochłonęła całą dostępną jej wiedzę na temat historii i architektury najważniejszych budowli stolicy Dolnego Śląska. Niestety akurat w tamtym czasie dworzec główny przechodził generalny remont. Nie była więc w stanie wyobrazić sobie, jak wyglądał przed rokiem 2010, za to całkiem dobrze znała jego historię. Stojąc w kolejce po kawę, w myślach wizualizowała wygląd znajdującej się na miejscu dzisiejszego głównego holu dawnej hali peronowej, będącej pozostałością peronu, wówczas jedynego na tym dworcu. Zrozumiała, dlaczego uchodził za najznakomitszą budowlę tego rodzaju w Europie. Z zachwytem rozmyślała także o geolokalizacji stacji. Na wschód od ulicy Stawowej, wywodzącej swoją nazwę od hodowlanych stawów rybnych, do których prowadziła. Naprzeciw budynku dworca znajdował się do II wojny światowej niewielki cmentarz żydowski. Niedaleko obecnego tylnego wyjścia dumnie pręży się pomnik przyrody, dąb szypułkowy przewodnik, liczący około 180 lat, mierzący 460 cm w obwodzie pnia, 23 metry wysokości oraz 30 metrów rozpiętości konarów. Wszystko to Edyta próbowała sobie wyobrazić. Jednak za każdym razem, i nie inaczej było właśnie teraz, dziwnym przypadkiem na ten przedwojenny dworzec patrzyła oczami nie swoimi, a pijanego w sztok Eberharda Moka. Możliwe, że wino z poprzedniego wieczoru miało w tym swój udział. Subskrybuj kanał 3 GO i poznaj świat najlepszych produkcji audio.